Moi drodzy, witam na drugiej części tematu szkicowanie wykresów funkcji. Postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie, czy kolejność przekształceń ma znaczenie. I przeanalizujemy sobie zadanie 9.124 ze strony 285. Tam macie podany przykład pewnej funkcji, którą chcemy otrzymać i przekształcenia, które do tego doprowadzają. I teraz zobaczmy, jak macie otworzone w książce, widzicie, że najpierw przesuwamy o 4 i 0, otrzymujemy taką funkcję, potem wykonujemy symetrię, a potem przesuwamy jeszcze o 3 i otrzymujemy taką funkcję. I pytanie jest takie, czy jeżeli zmienimy kolejność przekształceń, to na końcu otrzymamy taką samą funkcję. I spójrzcie, tam w zadaniu każą na początku przesunąć o taki wektor, no to przesuwamy. Każą wykonać symetrię, no to wykonujemy. Czyli i wychodzi nam coś innego. Czyli pomimo, że zrobiliśmy, wydawałoby się mniej więcej to samo, czyli takie same przesunięcia, tylko w innej kolejności otrzymaliśmy całkiem inną funkcję. Czyli pamiętajcie, czy kolejność przekształceń w matematyce ma znaczenie? Odpowiedź brzmi tak, ma znaczenie. Czyli tutaj odpowiedź jest tak, ma znaczenie. Tak, ma znaczenie. W przykładzie B każą nam zmienić kolejność tych trochę przekształcenia są inne i zobaczcie. Najpierw każą nam przesunąć o taki wektor, potem dokonać symetrii i każą nam sprawdzić, czy otrzymamy taką samą funkcję. Zobaczcie, otrzymaliśmy taką samą funkcję. Czyli wniosek z tej lekcji jest taki, że każde przekształcenie, kolejność przekształceń ma znaczenie. W skanach, które doślę Wam jutro, będą pokazane różne typy zadań i różne możliwe po prostu przejścia, kolejności przejść. Dziękuję za uwagę. Ja też. Pa, pa. Pa, pa.